na mocy uchwały nr 48/264/218 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu dotyczącego zasad udzielania stypendium starosty bialskiego 6 absolwentom szkół prowadzonych przez Powiat Bialski przyznano stypendium w wysokości 2000 zł za osiągnięcie najlepszego wyniku w szkole z egzaminu maturalnego. Stypendium starosty bialskiego dla najlepszego maturzysty Powiatu Bialskiego otrzymują Szymon Adam Jasiński, absolwent liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół imienia Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Zapraszam absolwentkę Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim, Klaudię Annę Sokulską. Stypendium starosty Bialskiego otrzymał także Jakub Robert Kiryluk, absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Nagrodę odbiorą rodzice Jakuba. Dodam jeszcze, że Julia Wiktoria Hak, absolwentka technikum w Zespole Szkół imienia Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz Aleksandra Kutczyńska, absolwentka liceum ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim oraz Arkadiusz Karpiuk, absolwent liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, są także stypendystami starosty bialskiego, jednak dzisiaj nie mogą uczestniczyć w uroczystości.